Ale tu jest srogi Timkan. Ty, ale ty Dylenka, stój nie widzę najlepiej w miejscu. Tego, kurwa. Stój w miejscu najlepiej. Jak ty tak biegasz, to to jest chujowe. Czemu ty tak... Co ty robisz? Co ty robisz? Ej, co ty robisz? Gdzie ty lecisz? Ja idę po niego, kurwa. Ale kurwa, no to samemu go tu zostawiłeś. Chłopie, no nie rób tak. Przecież stój utkany, no ja... Nie będę stał utkany, bo ja widzę, że sam padam, kurwa, utkany. To wolę się ruszyć i się uleczyć, ty kurwa. Się ruszyłeś tam, o, gdzie... i chuj, stałem! I co? Stałem na środku. Czego nie rozumiesz, kurwa? Ty, uspokój się, nerwusie. Stoisz nie, i... chłopie, do ciebie gadać, to ty swoje. Ale słuchaj mnie, chłopie. Weź się uspokój przede wszystkim. Jak ty idziesz w miejsce, gdzie druid cię nie może leczyć, to nikt cię nie uleczy. To jesteś gdzie sam... padłem? No dobra, a gdzie teraz padłem? Ale wcześniej poszedłeś w miejsce, gdzie druid nie mógł cię wyleczyć. Teraz to my musimy stąd uciec. O kur... Kurwa. No wszyscy nie żyją. No to ja na farcie jakoś spierdziliłem. Ło! Kurwa! No nie gadaj to, nie gadaj! Kurwa mać. Jezus Maria. Ale bym się tu wywalił. Jezu. No do dupy takie hanty, no. Że potrawek zapomniałem, szlak. No nie fajnie, niedobrze się zrobiło, no. Więc jego musisz pytać. Kurde, nie wbijemy tyle expa. Gdyby nie ten sorcerer, to byśmy mieli... 40 kaka by było, pewnie. Strasznie się ociągają z tymi premierami. Ja wiem, że na stronie można się zapisać, tak jest. Jest, leżmy! Dobrze, dobrze tutaj, dobra ekipa. Chłop się obsmarkał, pa jak się chłop tu wywalił. Leży drugi raz już. Pewnie przyjdzie trzeci raz. Ale już wiesz, jak już dwa razy popadłeś, to już resztki dumy powinny ci uświadomić, że już najwyższy czas sobie odpuścić. Dobra. Leży, napisałem, bo może nie skumali. Dobra robota tutaj, gościu. Wyszedł, walnął tego. Walnął parala, to aż chłopowi się skrypty poprzestawiały. Dobra. Przez 5 minut zanim przyjdzie, możemy jak spić dalej. I Lamassu jeszcze go zabił. Pięknie. Cudownie. Paral z kosa po prostu chyba zrobił. Mówię pięknie, bo nie padł na blesach. Jaki macie plan? On was też atakuje. Na tego sorcerer Tibia, jakbyśmy ten odstrzelili. Eka nie zabijemy, nie ma szans. Nie ma szans zabić 500 Eka. Jeden chłop wpadł po was, nie możecie go ubić. Nie damy rady go ubić, wiesz? Jedynie tego sorcerera możemy ubić. To jeszcze jest. No. Dwóch nie ma szans dwóch ubić. Pa tego wariata, pa! Pa tego wariata, pa co on robi, ty? Jakiś szaleniec. Aj, jak kurde mnie. Ja go chciałem w pułapkę, a on nie w pułapkę zrobił.
Od góry idę, dawaj, 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 ja idę tam od góry. Z mobami wypadł? Tak, on padnie na mobach, no. O, bum. Co się stało? O, bum. Co się stało? Co się stało? Stało? Co się stało? Co tu się stało z kolegą? Parala dostał? A gdzie jest jego ciało? Tak kozaczył, tak cwaniakował, aż dostał bolta i się kurwa schował. Nie, to zabijanie ludzi to jest satysfakcjonujące, nie da się ukryć. Dobra, powiem wam, bo i tak może... No bo i tak to jest historia, i tak sobie przesłuchacie, tylko gościu 4 godziny z nimi gadał i po 4 godzinach powiedział im, że on od początku wiedział, że to jest scam. A ci goście, no nie... Ja pierdolę. Padłem na Scarlet, padłem, bo Massana użyłem zamiast Utanikura. O Boże, dobra, idziemy po plesy. Minus 4kk, expa, ja pierdolę. Kiedyś też mi się to druidem zdarzyło, moim nawicie. Boże, Jezu. Co ja zrobiłem? No chyba Massana walnąłem. Ale masz wiedzę ekspert? No jednak siedzę już w tej grze trochę, wiesz? Już trochę się... Dzień nie słyszę o jakichś pomysłach. I sam też tam główkuję czasami. A też, no, w ostatnim czasie nie tylko gram, bo tam długo grałem palkiem, ale też grałem innymi profesjami. Ale całą mapę TB znam na pamięć. Jeśli zrobilibyście jakiegoś screena, to powiem wam, że to wam od razu mówię, w jakim jesteście miejscu. Bo ja kiedyś, jak grałem jeszcze druidem, robiłem tak, że wchodziłem w każdy jeden zakamarek. Wszystko chciałem sprawdzić. No i w sumie 99% tej gry już zwiedziłem. Ja ciągle YouTube i Tibiopedia muszę wszystko sprawdzać. Znaczy to ja, wiesz, to ja często się też pomagam sobie Tibiopedią, nie? Nie znam na przykład rezistów potworów na pamięć. Znaczy no znam, ale czasami chcę się upewnić. Dawaj, idziemy, uważaj na te szkielety tu. Czasami jak mam, nie wiem, jakiś dylemat z czego, co będzie lepiej atakować, to sobie sprawdzam rezisty na stronie, nie? O, ile tu ludzi. Trzeba śmigło zakręcić. Inaczej nie wejdziemy. O, tu świeża krew. Nie mogę jeszcze. Kurwa! Kurwa mać! Ja pierdolę! Byłem na Energy Ringu. I chciałem Exanic Urapa zrobić. Nie miałem many, bo byłem na Energy Ringu. Co za los! Nie mogłem, miałem cooldowna jeszcze na bossa, który ja go robiłem wczoraj, wieczorem go robiłem. Ja pierdolę. Kurwa, co za los. Zabójcze te bossy dzisiaj, ta. Tak, tutaj jest ten kanał, Gracz Mobilny. To jest kanał, który otworzyłem na YouTubie. Miałem tam plan taki, żeby wrzucać codziennie jakieś materiały. Ale powiem wam, że ogólnie nagrywanie tego, ogólnie granie mobilne jest bardzo niewygodne, nie? Znaczy wygodne jest, jak sobie usiądziecie gdzieś na kibelku w łóżku, czy tam gdzieś, nie wiem, tam czekacie u lekarza, ale takie granie, gdzie streamowałem Diablo Immortal, no to jest katorga siedzieć przy kompie i streamować grę na smartfonie, naprawdę, to jest ani to niewygodne, kark boli, bo się człowiek gapi w dół, no.
Może mobilny Exodus na kanale? Nie. Nie jestem... Tak jak lubię streamować sobie TBK, jest spoko. Lubię streamować gry komputerowe, o, bo nieraz graliśmy w jakieś inne produkcje. Jednak streamowanie gier mobilnych to nie jest wygodne. Nie jest wygodne. Jak trenować najlepiej M-level na Exodusie? Tasker. Tasker i Monki. Co Diablo Immortal, Samsungi mają coś takiego jak Dex i można normalnie na PC grać. No tak, ale... No okej, ale to... Jak Kurwa mać, no pojebie mnie, no! Jak to się stało? Padłem na dwóch bossach, byłem i padłem na dwóch bossach. Co za los mnie tu spotyka, kurwa. Muszę zobaczyć tego shota aż. Muszę to zobaczyć.